Okej, okay, siemano z tej strony, Best Margo i witam was w kolejnym odcinku. Z Margonem zaczynamy szybko odcinek, bo znaleźli Demonisa, właściwie znalazł Bezonans, którego dopina unikat zajebiście. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na początku, bo pewnie na to czekacie, rozwiążemy sobie konkurs, który miał miejsce, bo nie biorę nic, który miał miejsce ostatnio o 5 milionów złota na Majunie. Zobaczymy, nie jest to dużo oczywiście, ale zobaczymy, komu się poszczęści i kto tak naprawdę to wygra. Więc może zanim zaczniemy już latać na E2, bo już sobie mniej więcej postacie porozstawiałem, jeszcze tylko nie wiem, co z tancerzem zrobić. Tancerzem chyba będę szukał Herosów, a resztą będę bił sobie E2, na których stoję. Ale chyba zanim zaczniemy to wszystko bić, to rozważymy sobie ten konkurs. Jeszcze tylko zobaczyć, czy stoi Anal. A stoi Anal, to ubijemy sobie Anala i Gotha od razu. Oczywiście tutaj dwa zwyklaki, a z Gotardusa obstawiam, że będzie mikstura. No, mikstury już nie było długo. I zobaczymy, uwaga, no oczywiście, Gotardus, rozcieńczona krew torturowanych. No, jestem rozbitą. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie na stronę, z której wylosujemy sobie jedną osobę, która wygra 5 milionów złota na Majunie. Dobrze, jesteśmy już na stronie. Tutaj oczywiście wklejam link do filmu, który chcę losowo wylosować jeden komentarz. Powinno być tych komentarzy chyba 100... nie chcę komentować. 176 komentarzy, więc słuchajcie, rozjebali się ten odcinek pod tym względem. No i co? No i teraz sobie klikamy pierwszą opcję i wylosuje nam się osoba, która wygrywa 5 milionów złota na Majunie. Jesteście gotowi? Ja chyba jestem. 3, 2, 1, 0 i jest to... Mam pytanie, nie planujesz czasem podjęcie próby usolowania Władka, Krzyża czy coś tam? Tu oczywiście nie mamy podanego niku na Majunie, więc losujemy kolejną osobę, a nią jest... Pozdrów XD. No to też nie jest nick na Majunie, chyba że ktoś taki ma, ale wątpię, więc klikamy dalej. Kolejny komentarz to: pozdrawiam, ostatnio dużo Cię oglądam. No, szukamy dalej, słuchajcie, szukamy dalej. Kolejna osoba to moja nazwa tajemniczy.pl. No i to już jest jakieś rozwiązanie. Przenosimy się teraz szybko na Margonem. Oczywiście na Majunę. Dobrze, więc tajemniczy.pl. Jesteśmy już oczywiście na Majunie. Zobaczymy, czy ktoś taki w ogóle istnieje. Tajemniczy.pl. Istnieje, jest to mag z to pierwszy level, a więc idziemy mu wysłać teraz jego nagrodę. Tajemniczy.pl. Aha, tutaj też kilka osób chyba mi wysłało na pocztę swój nick, nie wiem dlaczego. Tajemniczy.pl. Tak, na pewno tak, tajemniczy.pl. I wysyłamy oczywiście 5 milionów złota. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gratulacje. Gratulacje. Nagroda za konkurs. Uśmieszek, oj, z dwoma. Kurwa, dobra, teraz będzie dobrze. Gratulacje, nagroda za konkurs. 5 milionów złota, tajemniczy.pl. To jest nasz... Co? Kurwa. To tak chyba, co? No co jest? Tajemniczy.pl, no. What the fuck. Dobra, napisałem tajemniczy. Jestem głupi. Tajemniczy. Tajemniczy.pl. No ale wiadomość wysłana. Lecimy teraz sobie już na odcinek, na który was właśnie zapraszam. Dobra, słuchajcie, na początku mamy Atalię, która sobie stoi tutaj elegancko w Tristam. Zawołałem już ludzi, zobaczymy, czy ktoś się skusi, żeby przyjść, a jeśli nie, to będziemy bili solo, na pewno mi się uda. Tylko tutaj muszę sobie zmienić na agresa i chyba legendy mam wszystkie dobre. Nie, czekajcie, jeszcze muszę sobie zmienić tą pomocniczą z Zonsa, żeby zbijał ABS, to jest ta. Dobra, no i teraz czekamy, jak ktoś przyjdzie, to bijemy w grupie, a jak nie, to bijemy solo. Dobra, chyba nikt się za bardzo nie kwapi, żeby na nią wbić, więc słuchajcie, pozdrawiam gracza. To ja, który ostatnio trochę mocniej mi napisał pod filmem, dlaczego go nie pozdrawiam do kurwy jebanej. Odpisałem mu, no ale teraz już masz pozdrówki. Mam nadzieję, że one będą... O kurwa, ty. Przegram to. Poczekajcie, muszę ucieczkę z grupy zrobić. Z grupy, kurwa, z walki, ale chyba nie mam. To spróbuję ją ubić, ale kurwa mi się nie uda. Raczej. A może? Dobra, to ja. No i chuj. No i chuj. No i chuj. Darek Nieciński, pozdrówki dla Ciebie. Bijemy oczywiście Torunię w międzyczasie, bo czekamy teraz oczywiście, aż mój tancerz się zrespi i będę mógł z nim ubić tą Atalię zasraną, na której już jest Bloids, więc on tam na mnie chwilę poczeka. Ja 4 minutki tam już się już będę zrespiony, a w międzyczasie sobie ubijemy E2, na których jesteśmy rozstawieni. No i zobaczycie, na czym się rozstawiłem w tym odcinku. Oczywiście wojownik na Goplanie, no bo z tego, z niej potrzebujemy ten naszyjnik przepiękny, naszyjnik wonnej żywicy. Mam nadzieję, że nawet jeśli spadnie nam lega... Czekajcie, nie, stop, pozdrówki. Krzysztof Matuszak, zdążyłem, pozdrówki dla Ciebie.
Trzymaj kciuki za jego plany, z której dropnie nam właśnie w tym momencie. Ajajaj, no. Słuchajcie, w następnym biciu czuję, że będzie już minimum hero. Mariusz Asfafa, pozdrówki dla ciebie. Bijemy krzyża, który jest chyba najcięższą E2 w ogóle z tych, które sobie wybrałem, z którego nie dropi jak na razie kompletnie nic. Żadnego unikatu nawet z niego nie zobaczyłem, więc jeśli ktoś na odcinku poradzi sobie z nim na tyle, że odda przynajmniej ten unikat, to będzie naprawdę wielka ta osoba, nie? Jeszcze 2 minutki i będę szedł już tanskiem na Atalię. A tymczasem lecimy sobie na Zufa? Chyba tak. Nie na Zufa, tylko oczywiście na Gotardusa oraz Ananiela. Mary z Margonem, to dla ciebie będą te 2 elitki. Najpierw Gotardus, oczywiście dajemy sobie auto. Tą postacią nie ma mowy, żebyśmy padli na tych E2. Mamy przecież tyle level przewagi. I Mary jeszcze Ananiel. Stoi, dobra. A więc bijemy sobie Ananiela, z którego dropimy właśnie w tym momencie. Uwaga, proszę Państwa. Przekuwacz serc, jest to jedno z moich marzeń i właśnie zostało spełnione. Zawsze chciałem naprawdę dropnąć. Lecimy sobie dalej. Teraz będzie chyba koreański Rura Bomber, który stoi na... Nie mam pojęcia gdzie. Shari, pozdrówki dla ciebie. Oczywiście korek może stać tylko i wyłącznie na miłośniku, który powinien oddać już niedługo pierścień, cień piekieł dla mojego maga, który jak będzie miał cień piekieł, to będzie kurwa nie do rozjebania. Okej, Kowik Margonem. Pozdrawiam cię przy Herosie, słuchajcie, no z czarującej Atalii, kiedy pozdrawiam 2 osoby, bo pierwszą jest oczywiście jeszcze to ja z wykrzyknikiem, no musi dropnąć coś dobrego. Bijemy sobie czarującą Atalię we 2, dajemy auto i uwaga, naszym oczom ukazuje się przepiękny lot w postaci, kurwa, no nie za dobrze, ale łapki sobie weźmiemy, zobaczymy, czy w ogóle je dostanę, czy będę miał chociaż na tyle szczęścia dzięki tym 2 pozdrówkom, Kowik Margonem, oraz, czekajcie, obojętnie, oraz to ja. I ja dostałem rączki, a więc mam już 30 sztuk, czy mogę je połączyć? Chyba nie. Dobra, lecimy sobie dalej. Teraz będzie chyba Torunia. Okej, Polkt z Kataha oraz Michael Elitarnt, obojętnie, słuchajcie, jak będzie legenda, to... no to będziemy... Mieli legendę. Dobra, bijemy, słuchajcie. Automatyczna oczywiście jest heroiczne, które ja dostanę. Stalowy grymas obłędu oraz jakieś gówno, którego nie biorę. A więc jedno herko dla niej jest. Fajnie, fajnie. Lecimy sobie dalej. Dobra, słuchajcie, mamy złodzieja. Moment. A nie, dobra, bo... Wydawało mi się, że inna osoba go znalazła. Nieważne, słuchajcie, Tomek Chmielowski, pozdrówki dla ciebie. Ofensywne pozdrówki, takie jak chciałeś, takie są. Słuchajcie, czekamy. Chyba tak, chyba bijemy. Bijemy we 2, złodziej, który jest bity przez Majśka już dość długo. Legendy jeszcze nie oddał, ale mam nadzieję, że właśnie teraz się to wydarzy. Słuchajcie, jeśli dropnie legenda, ja mu ją oddam za darmo. No, tak, no właśnie. Także tego. Fajna ta legenda, lecimy sobie dalej chyba. Marek Handoszko, pozdrówki dla ciebie serdeczne. Bijemy Torunię, z której dropi nam, proszę Państwa, uwaga teraz. Kurwa mać, no. Czapka bogatego mieszczaństwa. No wiem, że jestem bogaty, ale kurwa bez przesady. No nie chcę jakiejś czapki zwykłej. Mateusz Jaszczuk, pozdrówki dla ciebie. Słuchaj, napisałeś budki, dropną Gdynię. Pozdrowisz przy krzyżu. Słuchaj, krzyż nie oddał nawet unikatu na odcinku. Nawet jednego unikatu, więc nie wiem, jakim sposobem chcesz to osiągnąć. Czy naprawdę masz aż taką moc, żeby dropnęły z niego legendarne budki? Słuchaj, jeśli dropnie unikat, to już będzie sukces. A budki? No zobaczymy. Uwaga, 3, 2, 1, 0. O kurwa, nie zabiłem go. Dobra, 3, 2, 1, 0. Kula ognia. Ludzka kość. No słuchaj, może ona była w bucie, ale teraz nie jest. Jest zwykła ludzka kość, więc to nie są budki. Ale i tak dziękuję ci za komentarz. Lecimy sobie dalej. Bicio XD, pozdrówki dla ciebie. Słuchaj, napisałeś, że mam bić Herosa, ale też zrozumcie to, że bardzo dużo, jak ja mam pod filmem tyle komentarzy aż, to wiele z nich jest, że przy biciu Herosa, przy biciu czegoś tam. I tak naprawdę tego wszystkiego nie mogę spełnić, bo tych Herosów musiałoby być miliard, żeby to wszystko, wiecie, wypełnić, tak? Te wasze komentarze. Więc jeśli napiszecie, że mam was pozdrowić przy Herosie, a ja to zrobię przed 2, no to nie obrażajcie się, w następnym odcinku na pewno zrobimy to przy Herosie. Zrobimy to. Jezu, jak to zabrzmiało.
Okej, dobra, słuchajcie, mamy kostka, Majsiek oraz Tesetrów, pozdrówki dla was. Majsiek oczywiście ze mną bije, więc jego pozdrówki są nieco wymuszone, no bo jednak jest ze mną w grupie. I z ciśnieniem, aha, mogłem się uleczyć, ale nie, i tak nie padnę, dobra. Bijemy sobie Kościeja, z którego legendę dropnąłem, jest ona na filmie, kto ogląda ten wie, czy będzie druga, zaraz się to okaże. Nie wiem, czy to mnie, nie ulekałeś się, no niestety, Majsiek, no niestety. A tam, nie padnę. Dobra, słuchajcie, 62%, ja kostka teraz czuję, że ścisnąłbym naprawdę solo jak kurwa, nie wiem, jebanego chuja, ale dobra. Nie przeklinam już w tym odcinku, jeśli przeklnę, możecie mnie zbeszczać w komentarzach. Od tej pory już nie przeklinam, używam tylko ładnego słownictwa i zobaczymy, co dropnie z kostka. Słuchajcie, 8% ostatnie i jaki będzie lot, okaże się to teraz. Kurde, dwa heroiki. I to nawet takie ładne. Mogę dostać dwa, no... Wow, to jest naprawdę dobre, co mogłeś... Jedyne dobre, co mogłeś napisać, bo naprawdę Kościej nie daje tych heroików. Kościej jednak jest takim głupkiem, który daje jedynie unikaty, ewentualnie worki. Czasami sypnie legendą, ale to naprawdę musi coś się wydarzyć chorego, nie? Żeby naprawdę dostał. Majsiek dostał obydwa heroiki. Więc trochę mnie wyrąbał na pieniądze. Nie, no żartuję, dobra, lecimy dalej. Mateusz Piotrowski, pozdrówki dla ciebie. Dla ciebie przygotowałem w tym odcinku Torunię, z której dropimy właśnie w tym momencie, proszę państwa. Wow, dwie monety, słuchajcie, nie jest źle. Dwie monety, one są chyba po 50k, tak, 55, 52, więc 100k właśnie wpłynęło ponad na nasze konto. Aha, to jest ode mnie. Dobra, bo sobie wysłałem zwoje chyba na pajęczą boginię, czy jak to tam się nazywa. Nieważne, lecimy dalej. Cukruś, pozdrówki dla ciebie. Chciałeś pozdrówki przy krzyżowcu, z którego nikt jeszcze na moim odcinku nie pomógł mi, żebym coś z niego dobrego dropnął. Może uda się to tobie. 30%, 28, bijemy go i co z niego dropi? Uwaga. No widzicie, co z nim się dzieje? Ja po prostu już, kurczę, nie mogę zrozumieć tego, dlaczego on jest aż takim hamem. Nie wiem. Lecimy sobie teraz na Anala i Gotardusa. Hegis, pozdrówki dla ciebie, oczywiście teściowa, tak jak napisałeś. Czuję też zniewałek w tym odcinku, słuchajcie, czy to okaże się prawdziwe, 60% zostało i uwaga, kabot z fretek, nie jest to wałek, ale również jest słabe. Dobra, lecimy dalej. Ananas, pozdrówki dla ciebie, bijemy Ananiela, z którego przewiduję teraz, kurczę, zwykły płaszcz, zwykła zbroja, kostur spoconego maga, no niestety nie trafiłem. Ananas nie chciał pozdrówek, ale ja też wybieram czasami osoby tak randomowo, którzy jakoś fajnie skomentują mój post. Akurat Ananas napisał o tabie, którym nie wybierałem w sumie. Jak bijecie sobie E2, to ja klikałem zawsze, wiecie, te literki tutaj. A przecież można tabem sobie zmieniać, którą postać chcemy bić, którego itema chciałem powiedzieć. Którego... Zrobiłem teraz pauzę, bo kichnąłem. Jakbyście to usłyszeli, to słuchawki by wam albo pękły. A ja nie mam na tyle pieniędzy, żeby wszystkim kupować nowe słuchawki, więc zrobiłem małą pauzę. Ktoś tu niby stoi, ale jakoś bardzo mi chyba nie zagraża. 230 level. Uwalimy spokojnie, lecimy dalej. Teraz będzie chyba... Tak, Torunia. Kekać Margonem albo kękać Margonem? Dokładnie nie wiem. Pozdrówki dla ciebie. Czy przełamiesz złą pasę z nieumarłego krzyżowca? Chyba nigdy się to nikomu nie uda. No ale zobaczymy, no. Trzeba próbować. Fiolka z krwią Straży Dziennej. Wiem, że się starałeś, na pewno trzymałeś kciuki. No ale niestety, no, sam widzisz, jaki był efekt. Lecimy sobie dalej. Teraz chyba powinien być... Kurczę, sam nie wiem. Paweł Janzen, pozdrówki dla ciebie. SK albo Torunia. Słuchaj, no wybrałem Torunię, jako że ona w dzisiejszym odcinku się pojawia. SK na razie chyba sobie trochę odpuścimy. Ale jeszcze zobaczymy, może się będzie pojawiało to SK części, aczkolwiek wolałbym jakąś legendę z Toruni, aniżeli którąkolwiek legendę z SK, bo one raczej nie są mi przydatne. No i szukał Paweł Janzen, słuchajcie, jak na razie jesteś chyba najlepszym wróżbitą, którą E2 mam ubić, bo dropnęło nam unikat. I to nawet taki fajny, różdżka szczytnego celu. Szczytny cel to mój nie był. Szczytny cel byłby, gdyby dropnął mi oczywiście pierścień legendarny. No ale jakaś zaliczka to do mojego pierścienia legendarnego jest. Lecimy dalej.
Dobra, jako że moim tancerzem zszedłem z Vorundiela, żeby ubić Atalię oraz Obła, to ustaniemy sobie w tym odcinku tancerzem na jakiejś takiej L2 kompletnie z dupy. I'm Beast, pozdrówki dla ciebie, bijemy sobie burka i na nim chyba już będziemy do końca odcinka, jeśli chodzi właśnie o mojego tancerza. Z niego oczywiście nie liczę na nic dobrego, no ale chyba jest to jasne. Burek to mega ham, który nie daje ani legend, ani nie. Heroiki czasami jeszcze sypnie, ale głównie daje unikaty, które są naprawdę bardzo słabe i do niczego nieprzydatne. Więc żeby z niego coś dobrego naprawdę lotnąć, to można liczyć jedynie na legendę, która nie spadnie nam nigdy raczej. Lecimy dalej. Teraz powinna być chyba Torunia albo Krzyż. Mateusz Staszczak, pozdrówki dla ciebie. Idę sobie właśnie na gopkę, no bo jak widzieliście przed chwilą, biliśmy sobie Kościeja, a teraz... Aha, moment. A teraz sobie będę... Wracał na goplanę, no ale skoro wracam na goplanę, no to przecież mogę sobie ubić moją czachę. Mam nadzieję, że ją ubiję i że nie będzie papy na odcinku. A więc tak, Mateusz Staszczak, nie wiem czy to jest prawda, że czekasz już 6 odcinków, no ale nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. W końcu i tak każdy zostanie pozdrowiony, więc czy stanie się to za 8 odcinków, czy w następnym odcinku, czy właśnie w tym ktoś zostaje pozdrowiony, i tak wszyscy... Koniec końców zostaną pozdrowieni. I teraz tak. Czaszka ma 22%, ja mam 66%. Co jest za dobrze mi idzie, jak na razie w tym odcinku, w tym biciu. Słuchajcie, klątwa weszła jeszcze, więc ubijam ją easy. No i jeszcze klątwa. No kurwa, easy. No, nie przeklinać. Dobra, trudno. Złamałem już zakaz przeklinania, to teraz już mnie nie obowiązuje. Lecimy sobie teraz na Gople i widziałem, że Gople chciało ubić ze mną kilka osób, więc sobie niki zaraz wypiszę i będziemy sobie ją klepali już do końca odcinka. Okej, Kratos, pozdrówki dla ciebie. Słuchajcie, Kratos to jest jeden z tych samobójców, którzy liczą na legendę z krzyża. To chyba tak będę was od tego odcinka nazywał, bo jak widzicie, nieumarły krzyżowiec nie daje nam kompletnie nic. Nie wiem, jak to jest możliwe, dlaczego. No patrzcie, no kurwa, nawet unikatu nie da. Nawet zwyklaka dobrego jakiegoś, kurwa, już nawet nie mówię o miksturze. Tylko żeby dał chociaż jakiś, nie wiem, płaszczek czy but, cokolwiek, niż, kurwa, ludzką kość, no bez przesady. Kratos, nie udało się, mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się, no i no co, no tyle mogę powiedzieć. Lecimy sobie teraz na Torunię, chyba już się zaraz. Konrad Ratajski, pozdrówki dla ciebie. Chciałeś Miłka, no ale jak widziałeś, z Miłka już niestety zszedłem, więc myślę, że odkujemy się na Torunii Ankelwald, czy jak to się czyta. No i trochę się odkuliśmy, bo jednak złota wpadnie nam prawie 280k, więc odkuliśmy się pod względem pieniędzy, ale pod względem legendy nie za bardzo. Lecimy teraz sobie chyba na teściową. Jeśli dobrze patrzę, chyba tak. Lewang, pozdrówki dla ciebie. No E2, sam widzisz jaka, no taka jest słaba burek. Ale może coś drobne. Osłona czerwonego orka. Teraz co to jest? Słuchajcie. Mi wydaje się, że jest to heroik, ale czy to na pewno jest hero? Jeśli już to jest heroik, to wydaje mi się, że jest to zbroja heroiczna. Coś mi po nazwie pasuje. No ale dobra, słuchajcie. Hero czy uni? Uni i to tarcza. No to jestem zdziwiony, szczerze mówiąc. No ale to nie zmienia faktu, że udało ci się. Słuchaj, Lewang dał radę. Lecimy dalej, zobaczymy kto jeszcze da. Filip Nowak, niestety nie na gopli, ale na teściowej. Pozdróbki dla ciebie. Trzymaj kciuki, ja również trzymam. I uwaga, 3, 2, 1, 0. Pusta. Głupia krowa. Bysiu XD, pozdrówki dla ciebie. Herosa nie mam niestety, mam dla ciebie E2. Żeby zastąpić Herosa E2, to dam ci ich aż 2. Ubijemy sobie Gotardusa, z którego właśnie dropnęło nam nic. Jedziemy jeszcze oczywiście na Anala, z którego oczywiście dropimy nic. Aha, to lecimy dalej. Lucky Boy. Nie mam niestety postaci na Miłku, ale już to mówiłem, ale skoro jesteś naprawdę taki lucky, no to poradzisz sobie oczywiście jedną ręką, albo właściwie nawet jak nie będziesz trzymał kciuków, to twój nick Lucky Boy pomoże mi przy drobnięciu przynajmniej unikatu z nieumarłego krzyżowca. Słuchaj, jeśli uda ci się, to będziesz po prostu w następnym odcinku wymieniony przy 10 herosach. I E2, obojętnie. No i widzisz, Lucky Boy, chyba musi zmienić nick. Lecimy dalej. Teraz chyba będzie go plana, bo właśnie na nią idę.
Jakub Sobczyk, pozdrówki do ciebie. Kuba, trzymaj teraz mocno kciuki. Słuchaj, Goplana musi mi oddać wisior wonnej żywicy. To jest po prostu pewne, ona musi mi go oddać. Tylko ciekawe, czy w tym odcinku, czy w następnym. A jeśli w tym, to przy czyich pozdrówkach? Uwaga! No niestety nie przy twoich, ale mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze zobaczymy tę fioletową ramkę. Niszczarek, gąsa nie mam, mam Torunię, pozdrówki dla ciebie. Lecimy na auto i uwaga! No, słuchajcie, no, hajs jest 226 tysięcy złota. No ale legendy nie ma. Teraz będzie teściowa z tego, co mi pokazuje mój minutnik kochany. Więc lecimy sobie na teściową i zobaczymy, co z niej dropnie. Okej, Bartek Syta, pozdrówki dla ciebie. Jak widzicie, to nie jest teściowa, tylko burek, ale teściowa jeszcze się nie zrespiła, więc w czasie, gdy ona jeszcze będzie się respiła, ja ubiję sobie burka, który oczywiście mi nic nie da. Dlatego teraz przenosimy się na teściową i dropimy legendę. Ciekawe, z czyim nikiem pozdrowienia. Jan Cieśla, pozdrówki dla ciebie. Mam nadzieję, że to właśnie ty będziesz tą osobą, która dropnie mi legendę z LBA. Słuchajcie, 50% już jest. No idealnie, patrzcie, równiutko 50% to musi być legenda. Dajemy auto i czekamy na fioletową ramkę. No kurwa. W dupę se to wsadł. Tuadarek Ohm, pozdrów i nie licz na legę. Słuchaj, jeśli mówisz nie licz na legę, no to dla ciebie może być tylko i wyłącznie jedna E2. Jest to oczywiście nieumarły krzyżowiec, który będzie znowu pusty, chyba. No oczywiście, proszę państwa, to jest chore. To jest kurwa chore. Lecimy teraz na Gotardusa oraz Anala. Asfacet i nie mam choroby żadnej kurwa, tylko taki jest nick jednego typa, który napisał komentarz. Pozdrówki dla ciebie. Nie wypowiem drugi raz tego nicku, bo nie umiem. I no jest! Unikatowe kulki. One mi się bardzo przydadzą. Zaraz sobie je przerzucę chyba na mojego tropiciela, bo tam mi ich naprawdę brakuje. A jeszcze ubijemy sobie Gotardusa, z którego dropniemy. Czuję, że to będzie teraz heroik. Dominik K. Pozdrówki dla ciebie. Bijemy sobie Gotardusa, z którego, jak mówię, będzie coś dobrego teraz. Czuję heroik albo minimum unikat. Zobaczymy. Strzały. No dobra. Demosada, pozdrówki dla ciebie. Bijemy oczywiście Goplanę. I nie mamy nic. Filip Chniłka, no czekam na ten twój pierścień w fioletowej obramówce, o którym napisałeś w komentarzu. Pozdrówki dla ciebie. No i zamiast pierścienia dostaję monetę, która daje mi 52 tysiące złota. Nie jest źle, lecimy sobie szybko na teściową. Nathan Szuplewski, pozdrówki dla ciebie. Burek, dawaj legendę, kurwo mała. Dawid Kokoszka, pozdrówki dla ciebie. Kokoszka, nieumarły krzyżowiec. Kokoszka, kokoszka, zaraz będzie legendzioszka. No kurwa, no to jest niemożliwe, że on daje nic. No jakim sposobem? PHJ, Benkil oraz Timo XD. Wasza trójka musi dać radę. Jest was trzech. Gopla jest jedna. Jest dwóch w obstawie, czyli łącznie trzy moby. Musicie je rozjebać. A ja zajmę się już tylko zebraniem legendy. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. No i... Znowu coś mnie przerwało chyba. Aha, no jeszcze mi się program wyłączył do nagrywania, ale nie straciliście dużo, bo była pusta. Jak zwykle pusta. Wiśnia Cox, pozdrówki dla ciebie. Tak jak pisałeś, jest SK. Nie SK, tylko sekta oczywiście. Oraz Keshan, pozdrówki również dla ciebie. Bijemy Anala, który daje mi miksturę, ale się z niej cieszę. Pewex, pozdrówki dla ciebie. I Stami, również pozdrówki dla ciebie. Teraz będziemy bili sobie po dwóch komentujących, bo może będzie większa siła. Nie wiem, może to jest jakiś sposób. Zobaczymy, co go planu nam teraz. No i pusta, no. Super. Kuba Owerczuk oraz Smoczuś. Pozdrówki dla was. Bijemy sobie oczywiście Torunię, z której... dwa zwykleki. Mateusz Stodolny oraz Paku TV. Pozdrówki dla was. Czy dacie radę na nieumarłym? Uwaga. Nie wiem, co z nim jest. Naprawdę już nie mam na niego sił. To jest chore. Pieter oraz Don Trun... Nie, moment. Don Trunten. Dobra. Pozdrówki dla was. Bijemy... Burka oczywiście. Ruch Burkoga jest unikat. Słuchajcie, wy dwóch daliście radę. Ogólnie nie wiem, czy ja ten ruch już mam i czego używam, ale on jest przydatny, bo to jest talizman. Ja chyba mam z gąsa, jeśli się nie mylę. Chyba tak. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Badox, pozdrówki dla ciebie. Anael daje nam różdżkę zwykłą. Nie jest źle, idziemy na Wytcha. Michał Nicewicz oraz Pumba TV. Bijemy Gotardusa w trójkę i uwaga, jest unikatowy naszyjnik.
Super, no kurde, zaczęło dobrze iść. Ja pozdrawiam was po dwóch, trzech. W ogóle lepsze loty, zajebiście. Rafał Kuraśkiewicz oraz Kapitan Techno. Pozdrówki dla was. W trójkę damy radę z Goplany dropnąć. Kur! Karol Bugryn, pozdrówki dla ciebie. Mam wziąć krzyża na szybkiej, nie ma problemu. Dajemy szybką mi uwagę. I to co... A nie, czekajcie, jest tarcza, ale to nie jest krzyża niestety, a więc nie da zwyklaka nawet. Lecimy sobie na ostatnią E2 i na ostatnią pozdrówkę dla pewnej osoby. Marcel Rybiński, pozdrówki dla ciebie. Jest to ostatnia E2 z pozdrówkami w tym odcinku, ale jeszcze będzie Goplana i chyba Sekta, a więc nie wszystko jeszcze stracone, tylko te ostatnie E2 będą już oparte tylko i wyłącznie na moim szczęściu. Na razie lecimy sobie na Goplanę, która chyba już powinna być zdespiona. No i tak, słuchajcie, no teraz dopieramy się tylko i wyłącznie na moim szczęściu, czyli dropniemy nic. Jestem tego przekonany, jestem o tym przekonany. No oczywiście, dobra. Dobra, kurwa, lecimy na Anala, Gotardusa i kończymy odcinek. Dobra, więc dzięki wam za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Margonem. Słuchajcie, Płaszcz Szarego Świtu, zwykle oczywiście. Przyjmujecie te odcinki ostatnio naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciepło i z otwartymi ramionami. Piszecie mnóstwo komentarzy, dajecie dużo lajków, subujecie i robicie w ogóle takie rzeczy, o których kiedyś nawet bym nie pomyślał. A co lepsze, co więcej, to naprawdę te liczby nadal się zwiększają. Czy to chodzi o lajki, czy o komentarze, czy... No wszystko, naprawdę. Robicie ostatnio dobrą robotę, no ale ja chyba też, skoro coś takiego od was otrzymuję. No i co, mam nadzieję, że dalej będzie się to posuwało w tym kierunku i kolejne odcinki również będą przyjmowane w tak fajny sposób. Dzięki za obejrzenie, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!